Miło mi przywitać pana Jerzego Jarniewicza. Jezu, dziękuję za zaproszenie. Pierwszy raz tutaj jestem, nie powiem, że pierwszy raz na pracę, zwłaszcza prażaninowi, który mnie wyprowadził, gdyby się dowiedział, ale rzadko bywam w tej części Warszawy. Dziękuję za zaproszenie. Miłe podwórko z 11 listopada. Gościło już wielu artystów, autorów, pisarzy i miło właśnie nam pana Jerzego Jarniewicza, poetę, tłumacza, krytyka literackiego, wykładowcę uniwersyteckiego, autora wielu książek krytyczno-literackich, których właśnie podstawą naszego spotkania dzisiaj będą. Ja nazywam się Maciej Piotrowski. Spotkanie jest realizowane w ramach programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci. No i przechodząc już do tego dzieła, książki, która wokół której chciałbym spotkanie przeprowadzić, tłumacz między innymi, chciałbym zapytać pana, bo już minęło trochę czasu od... Faktycznie, jeszcze powoli muszę się przyzwyczaić, jasne, więc chciałbym się zapytać o to, co się stało po tej książce. Książka wydana w 2018 roku, narobiła trochę hałasu, była nominowana do nagród, co też było jakimś pewnie pokazanie tego, że tłumaczenia coś znaczą w naszej literaturze. I jak piszesz, niektórzy już wtedy postrzegali ustanowienie autora, tłumacza w pozycji autora jak swoistą rabację, wywrócenie hierarchii. No i co się stało w tych dwóch latach? Czy ta koncepcja u ciebie została jakoś uzupełniona, przekształcona w wyniku dyskusji innych z innymi tłumaczami, autorami, uległa uzupełnieniu, czy stoisz twardo na tych pozycjach, na których stałeś niezmiennie opisanych w tej publikacji? Dziękuję za to pytanie, w zasadzie za 12 pytań chyba. Powiem tak, stoję na tych pozycjach, to krótko, bo to najważniejsze pytanie ostatnie. Co do książki, te nagrody też nie przesadzają, to jest jedna nagroda i to była akurat Nike, więc nie ma się... Ale najważniejsze. A ja wiem, nie, no jeżeli Nike nominowała ją do jury, kapituła Nike nominowała do tej pierwszej dwudziestki, a potem się okazało jednak, że w 700 się nie znalazła. To mi się wydaje, że to jest bardzo symptomatyczne. Nie mówię to jako autor, który się żali, pewnie, że się żali oczywiście, ale wydawało mi się, że może coś się jednak przełamie, nie? W tym myśleniu jurorów Nike, że książka o przekładzie, już pomijając, czy to jest dobra książka, czy niedobra książka, ale po raz pierwszy ukazała się na długiej liście książek nominowanych do Nike, książka o przekładzie. I mam nadzieję, ci, którzy z Państwa do niej sięgnęli, się ze mną zgodzą. Książka do czytania, to nie jest książka akademicka, prawda? To nie jest książka w żaden sposób, nie wiem, profesorska, wymagająca jakiejś specjalnej znajomości, czy teorii literatury, teorii przekładu, czy czegokolwiek. To są rozmowy czytelnika z czytelnikami tak naprawdę. Więc to, że ta książka się nie przebiła do średniki, z jednej strony jakby potwierdza to, co wiemy o nagrodzie literackiej Nike, a z drugiej strony każe mi myśleć o jakiejś niespełnionej nadziei, tak? Nie mojej, ale nas tłumaczy, jeśli mogę tak jakoś mówić nie tylko w swoim imieniu. Ta książka rzeczywiście narobiła pewnego szumu, ale ten szum był szumem bardziej w środowisku, tak? Fragmenty tej książki ukazały się w dwutygodniku. To jest jeden z najlepszych, wydaje mi się, pism kulturalnych, nie tylko literackich, który miał pewną zapaść, teraz widzę, się odnowił i nadal jest forum, na którym można naprawdę poważnie o kulturze porozmawiać, nie spłycając jej do tego, co jest, nie wiem, recenzją albo blernem. Więc na tę książkę, czy też na fragmenty tej książki zareagowało środowisko tłumaczy. I zareagował bardzo ostro.
głównie na moją tezę, nie tę, o której ty powiedziałeś, że tłumacz jest autorem, ale na tezę inną, tezę o politycznym znaczeniu tłumacza. Tłumacz jako gwarant naprawdę pewnej zasad demokracji. Tłumacz pokazuje, że nikt nie ma prawa do tekstu, do prawdy w określonym tekście. Tak? To nie jest tak, że ktoś powie, ta książka znaczy to i nic innego. Tak? Tłumacz pokazuje, do każdej z książek, do każdego z tekstu, do każdej z praw możemy podchodzić inaczej. Tak? Możemy widzieć każdy tekst w innej perspektywie. Tak? I to nie są perspektywy wykluczające się. To jest fascynujące dla mnie w przekładzie literackim, prawda? Że pojawiają się nowe przekłady, czyli nowe spojrzenia na dany tekst, czasem naprawdę bardzo różne, radykalnie, biegunowo różne, i one się wzajemnie nie wykluczają, one się dopełniają. I wydaje mi się, że to jest w ogóle istota demokracji. Jeżeli tłumacz ma jakąś społeczną funkcję, społeczną, polityczną funkcję, to polega na tym właśnie, że stawia opór jakiejkolwiek autorytarnej władzy, która by powiedziała, tak jest, nie jest tak, prawda? Zobaczmy, jak to może wyglądać inaczej. Teksty, znaczenia, sensy są tworzone. Tworzone są przez ludzi, którzy żyją w określonych warunkach, w określonym czasie, z określonym zapleczem geograficznym, ekonomicznym i tak dalej. To wszystko przekłada się na to, jak odbieramy rzeczywistość. Ta rzeczywistość jest rzeczywistością mnogą i o tym, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest rzeczywistością mnogą, mówią i przypominają tłumacze. Na tym polega, według mnie, ta absolutnie zasadnicza, fundamentalna rola, jaką pełni tłumacz. Tak? Czyli kontra wobec tych wszystkich, którzy chcą sobie przywłaszczyć coś, tak? Przejąć i dyktować. I z takiego mojego spojrzenia na rolę tłumacza wynika też coś, co ja tutaj nazwałem obowiązkiem. Mogę to teraz trochę modyfikować, ale obowiązek tłumacza polega na tym, że tłumacząc jakieś dzieło, my to dzieło żyrujemy, tłumacz, prawda? Dajemy nazwisko, swoje nazwisko pod tą książką, którą tłumaczymy, mówiąc prosto. Tak? Wyobrażałem sobie, myśląc raczej nie o tym, jak jest, bo tak nie jest, ale jak mogłoby być w lepszym świecie, czyli gdzie, że w tym lepszym świecie, jeżeli biorę w księgarni do ręki książkę i ta książka jest przełożona przez tłumacza czy tłumaczkę, których szanuję, to jest dla mnie gwarant jakości tej książki. Nie tylko jakości tłumaczenia, ale także wagi tego, co ta książka mówi. Tak? Innymi słowy, tłumacz czy tłumaczka są odpowiedzialni za to, co tłumaczą, nie tylko jak tłumaczą, prawda? Nie tylko, że robią to dobrze, ale także za to, co tłumaczą. I ja to wyraziłem w jednym ze szkiców tej książki, który się ukazał właśnie w dwutygodniku i wywołał bardzo tak emocjonalną reakcję wielu moich kolegów, wielu koleżanek ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, a nie tylko, po prostu praktykujących tłumaczy, którzy w takim moim spojrzeniu dostrzegli coś, czego ja nie dostrzegłem, a co kazało mi się w ciągu tych dwóch lat nad tym pozastanawiać. Spojrzenie zwierzy z kości słoniowej. Tak? Oto właśnie, Jachniewicz sobie, bo on sobie wybiera książki, on sobie tłumaczy te książki, które rzeczywiście może żyrować, za które dałby się pokroić, te, które uważa za miałki, odrzuca, prawda? Może tutaj dokonywać selekcji, jest w tej uprzywilejowanej pozycji. Natomiast my tłumacze nie mamy takiej możliwości. My nie mamy takiej możliwości, żeby książki, które tłumaczymy, przebierać, tak? Żeby dokonywać selekcji. Dostajemy bardzo często od wydawcy po wielu miesiącach posuchy, ciszy i niebytu, dostajemy książkę do przykładu. Książka jest miałka, ale jestem tłumaczy tłumaczką, prawda? I tę książkę tłumaczę, wiedząc, że nie jest to rzecz warta zachowu. Tak?
I ta dyskusja trwała dosyć długo, myśmy wymieniali opiniami na ten temat, bo to nie jest tak, że ja chciałbym, że ja mam, że moją intencją było krytyczne spojrzenie na tych tłumaczy, którzy tłumaczą książki, tego nie warto. Tak? Ja wiem, że wielu moich kolegów i koleżanek z tego żyje, prawda? Tutaj w ogóle nie ma dyskusji. Sytuacja na rynku książki jest taka, że nie możemy sobie tego jeszcze tego wybierać. Tak? Co więcej, ja jestem tłumaczem z języka angielskiego. Tak? To już mnie czyni w pewien sposób tłumaczem uprzywilejowanym. Ale moi koleżanki czy koledzy, którzy tłumaczą, nie wiem, z węgierskiego, ze szwedzkiego, z albańskiego, z języków tak zwanych mniejszych, no w ogóle nie mają wyboru. Ile książek z języka albańskiego się ukazało w Polsce w ostatnich 10 latach? Tak? Albańskiego, a węgierskiego. To też naprawdę jest tak, że to jest jednak nadal rynek bardzo niewielki, minimalny. Tak? Ci tłumacze literatury, bo mówimy o tłumaczach literatury, z tych mniejszych języków, no, skarżą się na to, że wiedzą, że ukazują się w ich literaturach, czy w literaturach ich języków, ukazują się rzeczy ciekawe, ważne, ale który z wydawców gotów byłby ruszyć ze serią węgierską, prawda? Czy z serią rumuńską? No teraz z rumuńską akurat Jakub Kornhauser, prawda? Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ruszył serią rumuńską. Obawiam się, że te 5 czy 6 książek, które się okazały w zeszłym roku, to jest to. To jest, no, że wydawcy jednak nie boją się tej literatury, albo nie umieją jej sprzedawać, nie umieją jej pokazywać czy promować. No więc te 2 lata kazały mi troszeczkę zmodyfikować moje, czy zniuansować moje spojrzenie, tak? Że jako tłumacz języka angielskiego znajduję się zupełnie gdzie indziej niż moi koledzy tłumaczący z języków mniejszych, tak? To jedna rzecz. A druga rzecz, no, że mając gdzieś inny etat, tak, traktuję przekład nie jako hobby, bo to dziwne słowo, bo to jest potrzeba, tak? To nie jest hobby, to jest potrzeba. I to jest także uzupełnienie tego mojego innego i tej mojej pierwszej profesji, czyli jestem wykładowcą literatury angielskiej. Ale jest to dopełnienie. Natomiast są koledzy i koleżanki, którzy są tłumaczami i tylko z tego żyją. I należałoby także w późniejszych książkach spojrzeć nieco szerzej na rolę tłumacza. Co nie zmienia faktu, że to, co powiedziałem, nadal potrzebuję. Chciałbym, żeby tak było. Żeby tłumacz, którego nazwisko rozpoznajemy, którego szanujemy, był gwarantem jakości nie samego przekładu, ale nawet tytułu, tak, tego tytułu. Chciałbym, żeby to tłumacz podpowiadał wydawcom, jakie książki wydać, prawda? Tłumaczy się o to nie pyta. Tak? Wydawcy mają swoje kanały, zazwyczaj się spotykają na targach książki, zupełnie inne kryteria są brane pod uwagę, inne też jakby osobowościowo typy, że tak powiem, dobierają nam obcojęzyczną literaturę, prawda? Mówiąc o tym, że to bestseller, a to 10 tygodni czy 10 miesięcy na liście New York Timesa, a to z kolei książka, która już została sprzedana do Hollywood za jakąś gigantyczną sumę, prawda? Tego typu rzeczy, tego typu kryteria rzeczywiście decydują o tym, jakie my książki dostajemy do ręki. Bo proszę Państwa, nie wiem, jakie Państwo mają wrażenie, ale jestem przerażony. Przerażony zalewem takiej literatury. Proszę naprawdę mi wierzyć, że ja kocham literaturę popularną i popkulturę i rock i tak dalej. To nie jest mówienie z wyższości, to nie jest mówienie kogoś, kto, nie wiem, czyta tylko Joyce'a. Ale przeraża mnie zalew literatury trzeciego czy czwartego sortu. Literatury, która jest literaturą na pierwszy rzut oka miałką, która jest literaturą, która też może spełnia jak wagonową, tak? Spełnia jakąś swoją rolę,
która znika natychmiast po ukazaniu. Po miesiącu już nikt w ogóle tych książek do rąk nie bierze, tak? Ale co się dzieje skandalicznego? Że jak te książki się ukazują, to one są wydarzeniem, prawda? Sensacja, znakomita, świetna powieść, tak? Dostajemy co kilka dni wydarzenia wydawnicze, właśnie sensacje wydawnicze, znakomite tytuły. Gdzieś ta możliwość krytycznego spojrzenia, które także, no albo może przede wszystkim, powinna iść z oceny tłumaczy, gdzieś zanika. Więc marzę o takim świecie, w którym to będzie naprawione. A czy to możliwe właśnie w świecie, który idzie do takiej tymczasowości, przejściowości życia w sieciach społecznościowych, gdzie właśnie okładka książki najwyżej zostanie zauważona i 30 sekund skupi swoją uwagę? I czy w ogóle jak problem pracy tłumacza w takim świecie, gdzie książka wydawana jest bardzo szybko, reakcja na wydarzenia światowe musi być od razu przedstawiona w publikacji, w książce, w ciągu miesiąca, dwóch, a praca tłumacza trochę potrzebuje jakiegoś skupienia, odczekania roku, przepatrzenia tych swoich przekładów krytycznym okiem po jakimś czasie. No właśnie, jak tutaj znaleźć się tłumaczowi w takim świecie? W świecie żyjącym coraz szybciej, coraz tymczasowo. Nie da się tego zastopować, oczywiście, nie da się tego zmienić. Ten przemysł rozrywkowy, to jest przemysł rozrywkowy, prawda? Przemysł kulturowy. On będzie rozszerzał i będzie anektował coraz to większe obszary, ale to nie znaczy, że nie ma możliwości jakiegoś działania suwerennego. Tak? Z jednej strony jest ten zalew książek, o których Państwu mówiłem, tych naprawdę wydarzeń, które poleca Barack Obama, nie? Najwybitniejszy krytyk literacki. Nie wiem, trzy książki widziałem polecane przez Baracka Obama. Najważniejsza powieść, jaką czytałem w zeszłym roku, Barack Obama. No, gdzie my jesteśmy, prawda? Ale z drugiej strony pojawiło się coś dla naszych czasów szczególnie charakterystycznego. Od nie wiem, kilkunastu lat, może trochę więcej. Mianowicie serie przekładowe. Boże, ja to kocham. Serie przekładowe, że wraca się do tych samych tekstów, prawda? Kilkakrotnie tłumacze przekładają po raz kolejny istotne książki z historii literatury. Tak? Czasem jest tak, że przekładają nawet jednocześnie. Jest taka kiedyś zupełnie lekceważona, jeśli tam pamiętam, nawet podręczniki do historii literatury angielskiej, nawet nie wspomniana może w przypisie, powieść Virginia Woolf, Orlando. Tak? Ona teraz coraz istotniejsza jest i odkrywam jej zalety. W ogóle jest genialną powieścią, znakomitą, bardzo ją lubię. Ale ukazały się dwa przekłady w tym samym roku. Bardzo konkurencyjne przekłady. Tak? Przekłady, nie wiem, Jądra Ciemności. Po przekładzie Magdy Helger sprzed paru lat przyjrzałem się rynkowi i się okazało, że od 2000 roku mamy 7 przekładów, nowych przekładów Jądra Ciemności. Grzegorz Wasowski przełożył Alicję w Krainie Czarów i to jest 14 przekład, tak? 14 przekład Alicji w Krainie Czarów. Więc to jest coś, co dla mnie jest najbardziej fascynujące. I co najdobitniej może ujawnia sens pracy tłumacza. Czym jest przekład? Tak? To nie jest przeniesienie jakiegoś właśnie bestsellera z jednej kultury do drugiej. Tak? To jest robota w języku. To też nie jest wyjście, tak? Że ja mam zrobić lepiej. To Barańczak to mówił, którego przecież cenię i z całym szacunkiem do jego dorobku, tak? Ale jedna z jego tez jest dla mnie zupełnie nie do przyjęcia. Tak? Jeżeli on powiedział, że jeżeli przekładam po raz kolejny coś, co było przełożone już przez kogoś innego, to zakładam, że ja to zrobię lepiej. Nie, Staszku Barańczaku, nie zrobisz tego lepiej, albo nie musisz tego robić lepiej. Tak? Zrób to inaczej, robimy to inaczej. Prawda? Te przekłady, które się pojawiają, tych samych książek, tych samych tytułów, to są przekłady, które to istotne, prawda? Bo też możemy mówić o jakichś nieprawidłowościach tutaj. Ale te ciekawe przykłady polegają na tym, że ktoś nagle mówi,
nie, spójrzmy na to trochę inaczej, prawda? Podejdźmy do języka tej prozy, czy tej poezji od innej strony, tak? Pożeńmy to z jakąś tradycją w języku polskim, w literaturze polskiej, prawda? I tak się dzieje. I dla mnie największą frajdą jest w tej chwili właśnie czytanie kolejnych przekładów tych samych książek. Wichrowe wzgórza, 5 przekładów. No, naprawdę, pierwszy akapit już w ogóle co, widać, jak bardzo różne to są światy, jak bardzo różne są to języki, jak bardzo różne wyobrażenia literatury. Tak? I to jest bardzo budujące, bo to znaczy, że co to, oczywiście nigdy nie będzie tego ostatecznego przekładu. Chociaż może niektórzy takie marzenie sobie pielęgnują, prawda? Taki ostateczny, doskonały przekład, kondynialny, koniec, mamy ostatecznego Hamleta. No nie, no, w ogóle czegoś takiego nie będzie. A to znaczy, że literatura jest workiem bez dna, prawda? Że każdy tekst literacki, który zasługuje na to miano, jest ważki, jest ważny, bo jest niewyczerpany. To jest jakaś... Co? Jakbyś powiedział, co to jest? No nie paradoks, nie cud jakiś, nie? Taka... No, że czerpiemy, nigdy tego nie wyczerpiemy, tak? Te kolejne przykłady będą się pojawiać. I jak mówię, nie przekłady, które będą eliminowały po przykłady wcześniejsze, ale wchodziły z nimi w dialog, w rozmowę. No to może właśnie jest ten cud przekładu, bo o tym też piszesz, że Anglicy mają jednego Hamleta i trudno będzie im mieć drugiego. Oczywiście ktoś może przepisać go sobie na inny ład, no ale dużo prościej Polakom mieć różnych swoich 10 Hamletów. A już tak z bardziej praktycznej pracy tłumacza, właśnie jak byś podchodził do tego, gdy mamy już kilka wariantów tłumaczeń, sam będę się teraz stykał z takim przekładem, jak do tego dobrze podejść, żeby z jednej strony skorzystać z tego, co dobrze zostało zrobione, a z drugiej nie być uznanym za tego, który zbytnio się sugeruje poprzednim wariantem, zbytnio do niego nawiązuje, bo też to, co pisałeś, nie jest, jakby nie powinno być niczym złym tego uznanie, że pewne decyzje były dobrze podjęte w poprzednim wariancie, a pewne jednak są do zmiany. Z perspektywy tłumacza, czy z perspektywy tłumacza, który tworzy nowy przekład, czy co już się okazało? Ja się bardzo, ja bardzo boję się odpowiadać na tego typu pytania, bo gdybym powiedział tak, to by to znaczyło, że przekład literacki podobny jest jakąś regułą, tak? A przekład literacki jest twórczością. I tak jak każda twórczość jest obszarem wolności. Tak? Jeżeli powiem tak, powinniśmy robić, albo to jest prawidłowe podejście, to by odbierało sens przekładowi literackiemu. Są bardzo różne przekłady literackie, są bardzo różne podejścia, tak jak są bardzo różne podejścia do sonetu. Wydaje się, że nie ma nic bardziej sformalizowanego niż sonet, prawda? Ale popatrzmy, on żyje do tej pory, prawda? I jego żywot polega na tym, że kolejnych pokoleń ten sonet przetwarzają, prawda? A niech to będzie, nie wiem, nie 8 plus 6, ale 7 plus 7, prawda? Nie 14, a 14,5, tak? Nadal to będzie sonet. Nie ABB, tylko inny układ rymów, tak? Cały czas żywot tego gatunku polega na tym, że go rozmontowujemy i naruszamy reguły. Nie ma twórczości bez naruszania reguł. Więc to, co mnie pytasz, gdybym miał teraz odpowiedzieć jakąś regułą, no to oczywiście byłoby jakimś absurdem, tak? Ja mogę powiedzieć, jak to w moim przypadku było, bo rzeczywiście tłumaczyłem, nie wiem, czy to jedyny tekst, ale tłumaczyłem Joyce'a, pierwszą debiutancką powieść Joyce'a, 70 lat po tym, jak ta powieść przełożona została po raz pierwszy na język polski. I ja ten przekład wcześniejszy znałem, na nim się wychowałem, ale kiedy dostałem propozycję, czy kiedy ja złożyłem propozycję przekładu tego dzieła ponownie, nie wracałem do tego przekładu, tak? Tylko tłumaczyłem go tak, jakby zupełnie ten przekład nie istniał, tak? Bo to jest pułapka, tak mówiąc praktycznie, a twoje pytanie, rozumiem, było praktyczne.
że jeżeli się konsultuje z tym przekładem, to z jednej strony, no to jest banał, nawet nie wiem co mówić, wiadomo, że z jednej strony człowiek ma ręce związane, bo chciałby inaczej, na siłę robić coś, tak, odrzuca rzeczy rzeczywiście dobre, dobrze przełożone, a także takie, które przełożył by tak samo jak poprzedni tłumacz, no więc to zrozumiałe. Teraz tłumaczyłem taką mini powieść Sheridana Le Fanu, to jest irlandzki XIX-wieczny wiktoriański powieściopisarz czy prozaik Carmilla, powieść grozy, tak, o wampirach, czy w zasadzie o wampirzycy, bo z takim podtekstem homoerotycznym. I to też było przełożone jakieś 40 czy 50 lat temu. Ja też to czytałem, to mi się spodobało, ale wróciłem do tego przekładu dopiero jak zrobiłem swój, tak, żeby się nie sugerować. Tak postąpiłem w przypadku dwóch tytułów, tak? Ale znowu, to nie jest reguła, bo ja sobie wyobrażam, że nie wiem, czytam jakiś przekład wiersza i mówię, no nie, ja bym się tutaj pospierał. I ten poprzedni przekład może być taką trampoliną, odskocznią, prawda, dla mnie. Tak? A przeciwnie, na przykład, chciałbym przełożyć ten wiersz jeszcze raz, a widzę, że tutaj ktoś zrobił to dobrze. Dlaczego? To jest dyskusyjne oczywiście, bardzo ryzykowne to, co mówię. Ale dlaczego, jeżeli tłumaczymy po raz kolejny, nie moglibyśmy wziąć, ja jestem w ogóle przeciwnikiem prawa autorskiego, to już powiem, dobra. Dlaczego nie moglibyśmy wziąć, prawda, tego, co ktoś zrobił przed nami lepiej? Jest, nie wiem, 5 czy 6 przekładów Ziemi Jałowej, tak? I w większości przypadków wszyscy tłumaczą Ziemia Jałowa tak jak to zrobił Czesław Miłosz, tak? Czyli jakby biorą tu przekład tytułu, to nie jest ich przekładem. Czy też wspomniane Heart of Darkness Konrada, wszystkie przekłady poza Dukajem, prawda? Poza Dukajem, ale wszystkie poprzednie przekłady to jądro ciemności. Zastanawiam, dlaczego? Prawda? Być może uznali, że to jest no, optymalny przekład, zresztą posunięty przez samego Konrada. Więc no, przyjmują go, tak? Ja nie mam z tym problemu. Ja nie mam z tym problemu, jeżeli przekłada się po raz kolejny i bierze się od swoich poprzedników z szacunkiem do nich, to co oni zrobili lepiej, tak? Tylko dobrze wtedy napisać, że wiem. Ja czytałem ten przekład, ja szanuję ten przekład, tylko sobie właśnie tu i ówdzie zacytowałem. Tak? Więc ja chcę powiedzieć jeszcze raz, że żadna jednoznaczna reguła tutaj nie może zostać wyartykułowana, tak? Bo jakby to wbrew istocie przekładu angielskiego. No to mi się kojarzyło właśnie z takimi nowatorskimi, czy nowymi podejściami do prawa autorskiego, jak Creative Commons, gdzie programiści piszą na podstawie jakichś już napisanych programów własne wersje i je ulepszają. No straszne, ja powiem bo tak trochę na marginesie, ale dostałem wczoraj książkę z Routledge, tak? Takie wydawnictwo amerykańsko-brytyjskie. Książka Teaching the Beatles, o nauczaniu Beatlesów, 7 czy 8 artykułów, takich bardzo praktycznych. I wstęp przeczytałem sobie ze smutnym ostatnim paragrafem, akapitem w tym wstępie, że niestety nie mogliśmy cytować w ogóle piosenek utworów Beatlesów. Właściciele praw do tych tekstów życzyli sobie o $500 za utwór, za jeden tekst. Więc musieliśmy, piszą autorzy tego wyboru, musieliśmy omawiać. No to się we mnie gotuje. Ja może zadam ostatnie pytanie z tych, które gdzieś miałem na karteczce, żeby jeszcze umożliwić Państwu, więc to będzie czas na przemyślenie jakiejś konstrukcji pytania i zadania w następnej kolejności Jerzemu. I cóż, ja wypisałem z książki cytat Konrada o tym, że pisarz musi wytrwale dążyć do oddania w słowach namacalności rzeźby, barw, malarstwa hipnotycznego, czaru muzyki. Jest coś takiego, że tłumacz, wprowadzając trochę do grona autorów, artystów, przywracając im jakąś rolę, która w tych teoriach powinna im się należeć, no stawiamy ich w jednym rzędzie z artystami, malarzami, pisarzami i
wszystkimi innymi, którzy są twórcami po prostu. I do czegoś dążę. W rozstajach, w tych naszych spotkaniach, tak eksperymentalnie zapraszamy do warsztatów translatorskich, gdzie my siedzimy i demokratycznie w stodole omawiamy sobie, czy dane słowo zostało użyte dobrze, czy niedobrze, czy ktoś ma inny z 20 sposób lepszy pomysł, ale eksperymentalnie zapraszamy w tym roku malarzy, którzy mają sobie siąść na wiosce naszej, rozłożyć swoje sprzęty do malowania i słuchając tych utworów omawianych w stodole, też coś namalować w tym kontekście, czy zrobić zdjęcie, może jeszcze jakieś tam artystów wizualnych wideo. Taka jest nasza koncepcja. I tu pytanie. Czego właśnie tłumacze mogliby się nauczyć jako twórcy, artyści od innych dziedzin sztuki, jak właśnie sztuki wizualne, a czego, co oni mogą fajnego, dobrego wnieść do świata twórców jako właśnie autorzy, twórcy, czego oni mogą by nauczyć tłumaczy, co przykład może dać innym artystom? Rozumiem, zaczynamy serię 25 spotkań poświęconych temu zagadnieniu. Jako tłumacz powiem, że dla mnie inspiracje malarskie w literaturze albo inspiracje literackie w malarstwie, albo inspiracje literackie w muzyce, albo inspiracje muzyczne w literaturze są to przykłady tego samego, co inspiracje literaturą, poezją amerykańską w nowej poezji polskiej. Tak? Są to wszystko przekłady, są to wszystko, nie chcę powiedzieć transfery, ale wędrówki, tak? różnych sposobów wyrażania się. Tak? Zdaję sobie z tego sprawę, że jest różnica między różnicą angielski-polski, a malarstwo literatura. Znamy też oczywiście wielkie porażki. Nie? Największa i taka ulubiona moja porażka, którą sobie co chwila przypominam, bo przypomina mi, że nie najmniejsi mieli porażki, to była taka literacka obróbka tematu przez Beethovena. Najstraszniejszy utwór Beethovena, jak Państwo wiedzą, o czym myślę? Zwycięstwo Wellingtona, Wellington Zim. No, Beethoven stwierdził, że można muzyką opowiadać. No i zaczął opowiadać, tutaj lecą jakieś kule, tu świszczą jakieś tak, inne ciała, tutaj maszeruje wojsko, tam ktoś krzyczy, tu trąbkę słychać. No coś koszmarnego, polecam Państwu, naprawdę tak koszmarnego utworu nie ma, a jednocześnie tej koszmarności swojej on jest intrygujący, tak, zwycięstwo Wellingtona. Ilustracyjny przykład najgorszej roboty ilustracyjności w muzyce. Ale to, że Beethovenowi akurat tutaj się nie udało, nie znaczy, że zawsze się ma nie udawać. Nie? Ja na przykład bardzo, wydaje mi się, że moje inspiracje jako twórcy słowa płyną w takim samym stopniu od moich kolegów i koleżanek poetów, co od artystów plastyków. Malarzy. Tak? I gdybym miał wymienić, nie wiem, ważne dla mnie postacie, dla mnie jako autora, tak? No to nie wiem, powiedziałbym Eliot, powiedziałbym, nie wiem, Philip Larkin, powiedziałbym Ted Seamus Heaney i powiedziałbym Kurt Schwitters, i powiedziałbym Anselm Kiefer, i powiedziałbym Gerhard Richter, tak? Że te inspiracje, które idą jakby z innego obszaru semantycznego, prawda? Z innej sztuki. One są dla mnie równie ważne jak te dokonania literackie. Więc tak, oczywiście trzeba być świadomym, tak samo jak przygotowanie z angielskiego na polski, żeby nie robić kalek, tak? Czyli nie iść gramatyką angielską. Tak samo, to jest błąd Beethovena. Przekładając, prawda, z literatury na muzykę, musimy uniknąć czegoś, co się nazywa kalką. Tak? Tam też są kalki. Trzeba po prostu znaleźć jakieś ekwiwalenty, tak? W różnych językach.
Ale też sobie przypominam teraz cytowanego w pierwszych chyba dwóch esejach, czy to Milesa Davisa, czy to inne przykłady, które mają gdzieś być pomocne w opisaniu tezy krytyczno-literackiej, czy tam krytyki przykładu. I ta muzyka gdzieś się tu też pojawia u ciebie. No ale jest wielu znakomitych poetów XX wieku i to bardzo różnych, którzy bez jazzu na przykład by nie zaistnieli, prawda? I to nie wiem, czy Allen Ginsberg, prawda, czy Joseph Komuniaka, taki czarnoskóry poeta amerykański, no to są poeci jazzujący, tak? Poeci ważni dla literatury poezji amerykańskiej, ale jednocześnie i też nie, jakby nie naśladujący jazzu, tylko znajdujący w jazzie pewną właśnie suwerenność, wolność, obszar wolności, który obszar możliwości, które przenoszą do języka i do swojej poezji. Robią to ze skutkiem, czy robili ze skutkiem bardzo często intrygującym. To cóż, nie będę ciągnął tematu, żeby dać Państwu miejsce na komentarz, uwagę, pytanie. Zapraszam, jeżeli ktoś chciałby się czegoś dowiedzieć od naszego gościa, to można zadać pierwsze pytanie w czasie pokwarantannowym, poizolacyjnym, na jednym z niewielu pierwszych spotkań na żywo. Czy mamy jakieś pomysły? Jest to. Z tyłu zapraszam. Rozumiem. Bardzo dziękuję za wypad. I dwa pytania do Pana. Jedno pytanie takie. Skoro autor, czy tłumacz może sobie wybrać, tak, i firmować swoim nazwiskiem książkę, czy nie spowoduje to zagłodzenia rynku tych książek miałkich, tych książek takich popularnych, ponieważ tłumacze są inteligentni, tak, są wykształceni, chcieliby pewnie jak najwyżej celować. Czy to nie spowoduje takiej luki pomiędzy tymi rynkami? A drugie pytanie a propos demokracji i tego, jak tłumacz wnosi, co wnosi do książki. Czy jest coś takiego jak obowiązek tłumacza wobec autora przekazania idei oryginalnej? Mhm. I czy w ogóle coś takiego istnieje? Czy powinien być taki środek złoty w swojej interpretacji versus pokazanie tego, co autor chciał? Mhm. To może zacznę od tego drugiego. Oczywiście nie wiem, ale nie wiemy, co autor chciał. Już nie wiemy. Jeżeli nie żyje, to nam na to nie powie, a jeśli żyje i nam powie, to może kłamać, a może nie wiedzieć. Więc w ogóle sobie tym głowy nie zawracam. Jak pan czyta powieść, też pan nie zastanawia się, co on chciał powiedzieć, tylko pan jakoś ustosunkowuje się do tego tekstu, prawda? Co ten tekst z panem robi? Jak pan w tym tekście się odnajduje? A nie, czy on chciał to powiedzieć, czy nie chciał to powiedzieć? To jest naprawdę jakiś fantom. To jest widmo. Tego nie da się w ogóle uchwycić. Jeśli chodzi o obowiązek, to powiedział tak, czy wielkość obowiązek wobec tłumaczy, tak? To może jakaś tam gradacja jest i ona się będzie różniła w zależności od tego, z kim pan rozmawia, ale dla mnie najważniejszy obowiązek jest obowiązek wobec języka, na który przekładamy. Bo przekładając, wnosimy coś do literatury języka przekładu. Po prostu i to jest najważniejszy obowiązek. Wobec słowa języka przykładu, wobec słowa, jeżeli tłumaczymy na polski, wobec słowa wobec polszczyzny. Co robi ten przekład w polszczyźnie? Ja się zastanawiam, przekładając, czy taki przekład jest w ogóle polszczyźnie potrzebny. Bo jeżeli przekładając jakiś tekst, wnoszę go do języka polskiego i on po prostu mógłby być, a mogłoby go nie być, to ja się zastanawiam, po co? Prawda? Taki tekst przełożony do języka polskiego musi tę polszczyznę w jakiś sposób odświeżyć, zrewitalizować. I mówię to z pełnym przekonaniem, nie teoretyzuję w tej chwili. Przekładając ciekawą literaturę, taką dobrą literaturę, odkrywam język polski. James Joyce, Shakespeare, Safona, jeżeli przekładamy, oni pozwalają nam odkryć obszary języka polskiego, których my nie jesteśmy świadomi. I to jest najważniejsze, tak? Że coś się dzieje
tym językiem przekładu. A przełożony tekst staje się elementem kultury czy literatury języka przekładu. To jest dla mnie najważniejsze, a nie wierność wobec oryginału, bo ja bym nie za bardzo wiedział, co to znaczy wierność wobec oryginału. Jak może być wierność, nie wiem, języka fleksyjnego, jakim jest polszczyzna, wobec języka pozycyjnego, jakim jest angielszczyzna. No jakiej wierności możemy to mówić? Tak? Najtrudniejsze w przekładzie, i to mówię prowokacyjnie, więc proszę wziąć poprawkę, jest ten moment, w którym tłumacz od oryginału się odwraca. Tłumacz, który jest związany niewolniczo z przekładem, z oryginałem, z tekstem oryginalnym, prędzej czy później polegnie. Jeżeli Państwo, a tutaj widzę Pani Magda, Daniel, pewnie uczestniczyliście w warsztatach translatorskich też, prawda? Najczęstszym błędem jest trzymanie się kurczowej oryginału, prawda? To są właśnie te kalki językowe, to przeniesienie dosłowne do polszczyzny bez świadomości dystansu między językami. Tak? Dlatego nie bez kozery powiedziałem, tak? że moment krytyczny w przekładzie jest ten, w którym od tego oryginału się odwracamy. Tak? Nie idziemy słowo za słowem, bo to jest po prostu prosta droga do katastrofy. I nie tłumaczy się słów, nie tłumaczy się nawet zdań, tłumaczy się akapity całe, czy też akapit, a potem się pisze się, przekład się pisze. Tak? A pierwsze, kultura popularna. Nie boję się, bo ona jest bardzo prężna i ma bardzo, bardzo mocny, silny mecenasów, to po pierwsze. Po drugie, ta kultura popularna może być kulturą, literatura popularna, film popularny. Ja w tej chwili nawet nie wiem, co to znaczy, ale ona może być zdecydowanie ciekawsza od czegoś, co uważamy za nie wiem, kulturę wysoką. Tak? Więc no, zastanawiałbym się, czy w ogóle możemy mówić o tych, operować tymi kategoriami w 2020 roku. Nie wiem, Pulp Fiction to jest kultura popularna czy wysoka? Nie wiem. Nie ma, to w tej chwili te kategorie są zatarte, tak? Że jakby waga tych utworów, które należą do tak zwanego obiegu kultury popularnej, może być niejednokrotnie większa albo tożsama, prawda, z wagą tych utworów, które należą do obiegu elitarnego. No Bob Dylan, Boże, no gdzie on jest, tak? Więc nie chciałbym, żebyśmy tak myśleli o tej literaturze tego obiegu bardziej powszechnego, popularnego, jako o czymś z gruntu gorszym, a o literaturze, która jest przedmiotem studiów akademickich, jako czymś bardziej wyrafinowanym, bo tak nie jest. Krótko mówiąc, nie mam takich obaw z całą pewnością. Zapraszamy. O, jest pytanie, zapraszam. Ja bym chciała poruszyć jeszcze raz to pytanie mojego klienta, które jednocześnie łączy te kwestie, z którymi trochę się nie mogę zgodzić. Że coś się do niej buntuje po prostu. Powiedzmy, że mamy przykład Zbrodni i kary na język polski. I załóżmy, że tłumacz nie wyznaczył tekst i na przykład pominął takie kwestie, które dla zrozumienia dzieła powinny być zauważone i wychwycone i umiejętnie przetłumaczone. Zaczynając od samych imion bohaterów. W stylu, gdyby w jakikolwiek sposób błędnie przetłumaczyć imię głównego bohatera, które jest bardzo sugestywne, to trochę mi się to nie godzi z tym, co Pan powiedział wcześniej, że nie dociekamy jako tłumacz tego, co autor miał na myśli, co chciał powiedzieć. Moim zdaniem ciężko jest z tego rzeczywiście oddać, jakby to powiedzieć, esencję tego dzieła. Bo możliwe, że właśnie też pominęliśmy, przez to będzie ono skłócone. Także tylko bym to chciała poruszyć. Ja bym się z Panią zgodził, tylko ja po prostu nie wiem, jak się dowiedzieć, co autor chciał powiedzieć. No po prostu, ja to nazywam widmem, fantomem. Nie ma możliwości. To jest po prostu jakieś, no, urojenie.
No jak pani się dowie, co Dostojewski chciał powiedzieć, nazywając swoich braci Karamazów? Może pani zacytować kilku krytyków, prawda, historyków literatury, którzy jakieś koncepcje swoje przedstawiają na ten temat, tak? Natomiast to wszystko będą tentatywne, takie możliwe odpowiedzi. Tak? A nawet gdybyśmy znaleźli gdzieś w tekście u Dostojewskiego, nie myśliście, że chciałem to, żeby to było tak, a nie inaczej, to wcale nie znaczy, że to jest obowiązująca wykładnia dla nas, czytelników. Bo naprawdę, i to też mówię ze swojego doświadczenia, żeby to nie chcę, żeby zabrzmiało to jak frazes. Dzieło w większości wypadków jest mądrzejsze od jego twórcy. Natomiast pani mówiła o jakichś istotnych elementach, które trzeba brać pod uwagę, prawda? Już się tłumaczy. Też na przykład biorąc pod uwagę język ezopowy. No, tak, tylko chcę powiedzieć, że znowu to, co jest istotne, co nie jest istotne, to się zmienia. To nie jest tak, że cały czas wiemy, że istotne w zbrodni kary jest ten, a nie inny wątek, albo ten, nie inny obraz, tak? To się zmienia. Przy czym nawet jeżeli coś, co według paru pokoleń krytyków było istotne, a zostało zarzucone przez kogoś, kto dokonał tłumaczenia albo adaptacji i stworzył rzecz, która jest po prostu ciekawa, dobra, a co mnie obchodzi? Że zgubił coś. Szekspir gubił na potęgę, oczywiście kradł, prawda? Szekspir nie wymyślił żadnej historii, żadnej narracji. Wszystkie jego dramaty to były wzięte z cudzych dramatów. Tak? I on postępował z nimi bardzo swobodnie. I teraz gdyby ktoś chciał powiedzieć, no nie, no tutaj ten król Lir przecież w tej staroangielskiej kronice zupełnie inaczej wygląda. Co też Szekspir z nim zrobił w swoim dramacie? To bym powiedział, to jest dla mnie nieważne. Ja mam i staroangielską kronikę i mam króla Lira Szekspira. Mam Ezra Pounda, który tłumaczył z chińskiego, nie znając chińskiego. I ja wcale nie chcę tracić tych przekładów Ezry Pounda tylko dlatego, że filologicznie one są nie do przyjęcia, prawda, przez sinologów. Sinolodzy mówią, jak on wam to zrobił, czy to zupełnie inaczej. W innych kontekstach siedzi. No nieważne, to co zrobił Pound, broni się jakby, jest błędne. Jest, może, można powiedzieć, jakimś nawet zakłamaniem filologicznym wobec tych tekstów, tak? Ale błąd może być bardzo żywotny, bardzo owocny. Literatura jest niebezpieczna. Okej. Okay. No, na przykład, jeżeli jakiś autor pisał do konkretnego odbiorcy, założył sobie jakiś pułap odbiorców, do których chce trafić, bo na przykład wychodzi z założenia, że oni zrozumieją jego dzieło. I tłumacz, pomijając pewne istotne dla autora na przykład rzeczy w swoim tłumaczeniu, sprawia, że to grono odbiorców się zmienia. Czy to nie jest właśnie krzywdą do literatury? Nie, to jest przeciwnie, tryumf literatury. Bo przecież tamten tekst nadal istnieje. Tamten tekst może być tłumaczony przez panią. Prawda? I pani wychowanków. Nikt nie broni innych przekładów, prawda? Nikt nie będzie protestował, jeżeli pokażą się inne przekłady. W wielości podejść, w wielości interpretacji, w wielości perspektyw widzę sens uprawiania zawodu tłumacza. Tak samo jak widzę w uprawianiu w ogóle literatury, bo przecież my mówimy literatura tłumaczenie, ale naprawdę padło to nazwisko Szekspira. Gdyby tak przyjrzeć się, zważyć, to nie wiem czy większość, ale duża część literatury to są de facto przekłady. Cały Szekspir jest przekładem. Zapraszamy. Jest kolejne pytanie z tyłu. Proszę, proszę. Ja chciałam wrócić do tej tezy, sugestii, jaką by to tłumacze mieli wykonywać przekłady wydawcom. I chciałam zapytać, skąd ta wiara w tłumaczy? A pytanie uzasadnić chciałam też. Wydaje się, że w jednym z esejów, który znalazł
znasz między innymi. Proszę mi poprawić, jeśli się mylę, bo książkę czytałam ponad rok temu. Znalazła się taka anegdota o tłumaczce z języka polskiego bodajże, która mówiła o tym, że chciała przełożyć wiersz polski z języka polskiego, znany jako poetki, ale po dłuższym dochodzeniu wydaje się, że okazało się, że to był jakiś wiersz celebrytki. Modelki, tak, tak, polskiej celebrytki. I teraz właśnie moje pytanie, czy nie ma niebezpieczeństwa też, czy, no właśnie, skąd ta wiara tłumaczy, czy tłumaczy też czasami nie wpadają na jakieś manowce, nie mogą się mylić i właśnie. O, masowo, oczywiście, tak. Jest. Ale też tak samo jak autorzy. Proszę? Agenci literacji. Tylko no, wydaje mi się, że jeżeli w tym moim idealnym świecie tłumacz przychodzi do wydawcy, mówi, to jest znakomita książka, przeczytałem ją, żyję tą książką, prawda, ją przełożę. Tutaj sytuacja optymalna. Niż gdy taką książkę znajdzie jakiś negocjator, prawda, na targach frankfurskich, się dowie właśnie, że została zakupiona przez Paramount Pictures i trzeba ją wydać, tak? Albo jest wydarzeniem w Kalifornii. I potem się szuka tłumacza, który gdzieś tam dopasowuje swoją wrażliwość językową, światopoglądową i tak dalej, do czegoś całkowicie jej albo mu obcego, prawda? Bardziej rozumiem i kochałbym bardziej taki świat, gdzie tłumacz coś przeczytał i gdzie to jest. Ja to muszę zrobić, ja się muszę sprawdzić w języku tej powieści, czy tego poematu, tak? To nie jest przypadkowy tekst. To jest trochę świat taki, może też znakomicie, w którym Jolanta Kozak tłumaczyła Williama Wortona. Nie wiem, czy nie ona była ambasadorką i w pewnym momencie ten pisarz był dużo popularniejszy w Polsce niż w swojej ojczyźnie. No tak, książki ukazywały się, jego ostatnie powieści ukazywały się tylko po polsku, tak? One były tłumaczone z maszynopisów, bo już żaden wydawca zachodni nie chciał ich wydawać, tak? A w Polsce... Ale czegoś nie przetrwały próby czasu, które... No nie przetrwałyby się, do nich nie wraca. No poza tym, nie wiem, ona tłumaczyła te najważniejsze książki, prawda? Powieści Wortona, Ptasie, tak? I tak to. Ale potem no, było tylko... Na potęgę, tak? I to była naprawdę zła literatura i zniknęła. Ona miała wielką popularność, to były lata 90., początek lat 90., kiedy myśmy nie mieli literatury takiej właśnie wagonowej i wydawało się, że Wharton taką rolę może spełnić, prawda? Taką przystępną literaturę, chociaż ja już o tym mówiłem i to jest fakt. Kiedy ukazywały się te pierwsze powieści Wharton'a, wiadomo było, że to nie jest jego nazwisko, że to jest pseudonim. Natomiast nie wiadomo było, kim on jest, gdzie on jest, w ogóle, gdzie on żyje. Tak? I jeden z profesorów, wybitnych profesorów polonistyki, kiedyś do mnie tak się nachylił, mówi, ja to myślę, że ten Wharton to jest pseudonim Pinchona. No, tutaj, co mi przychodzi też do głowy, co było w książce, chyba też wspomniane, tłumacz ma pewną zaletę wobec wydawcy, agenta, no bo tą kulturę powinien, przynajmniej w teorii, znać na wskroś, jeżeli ma spełnić rolę tłumacza i czuje, która literatura, zna obie kultury, czuje, która literatura może być przerzucona. Teraz przychodzi mi taka analogia na myśl, nie wiem, czy ona jest trafna, tak podzielę się z Państwem, na przykład, nie wiem, do filmu się robi casting, prawda? Bierze się aktora i sprawdza się, czy aktor odpowiada tej roli, tak? Czy nie, to może być znakomity aktor, ale w tej roli akurat się nie sprawdza. Zdjęcia próbne, do widzenia. I to samo, sądzę, że to samo zjawisko występuje naprawdę, tylko my tego nie szanujemy, występuje także w przekładzie. Niektórzy tłumacze z niektórymi książkami, niektórymi językami literatury są za pan brat, to są, wchodzą w to, prawda? Nawet jeżeli coś jest coś nowego, jest jakimś nowym wyzwaniem, prawda? To wiadomo, że gdzieś tam temperamentalnie, właśnie językowo, wyobraźniowo, oni sobie z tym poradzą. I są tacy, którzy to zrobią średnio, letnio, czyli tak, że zupełnie nas to nie będzie interesowało. Albo źle. Więc takie współgranie tłumacza z tekstem, który ma tłumaczyć, jest chyba bardzo istotne.
tu są na sali tłumacze. Jak to jest u pana? Czy... No to dużo by mówić. W niektórych sprawach się zgadzam z panem, w niektórych nie. Znaczy kanał jest bardzo zawsze inspirujący, co pan pisze, co pan mówi, czy mówi, ale nie. Oczywiście w sensie byłoby chore, gdyby się zgadzał z tym. Znaczy ja mam tutaj taki dylemat, bo teraz powstaje przykład w poszukiwaniu stosunkowego czasu. Przepraszam, panie, nie przedstawiłem, to Krzysztof Zagórski. W poszukiwaniu stosunkowego czasu. No i przykład Krystyny Żydowskiej, generalnie był dobrze przyjęty, ale jedna z na świecie, nomen, pojął się tak, no, lekko krytycznym. Lekko Tomasza Swobody. Tak, tak. Suche nitki nie zostawi na tym przykładzie. No, mimo tak, tego, że on jest jednym z tłumaczy tej, bo on tak, chyba... Tak, no, właśnie to takie było też tak, troszkę, no, pewno niezręczne, może, no, tylko Krystyna Radowska była dosyć załamana tym, tą recenzją Swobody. No, ja tutaj czekam, właściwie ten drugi tom, no, siłą rzeczy miał dosyć mały oddźwięk rozkwitujący. Dostał nominację do Nagrody Literackiej Gdynia. No tak, ale to... Bardzo dobrze. No, tak, no to są nominacje, ale... Dobrze, nie zbyt. Ale nie miał tym, no, czyli pierwszy tom miał bardzo dużo recenzji i wszędzie był obecna. No, ja... no, potem już to nie było nowością, prawda? Już to nie było sensacją. Tak, drugi, no. O pierwszym, prawda, tośmy pisali i wracali do tego. Tak, drugi, tak, tam trzeci, no. Czwarty, siódmy. Ale właśnie tutaj mam taki dylemat. Który przekład, czy Boja polecić, czy przekład Krzysztofowski, Krzysztof Krzysztofowski, bo nie wiem, dla mnie jest taka rzecz, że oni żyli to samo Swoboda, właśnie podkreślał, w tym samym czasie mniej więcej Boj i Brust. Tak samo jest ten słynny angielski przekład Scotta Moncriefa, wojenny, który taki jakby trochę Boj angielski. I też na przykład mam przyjaciela, który jest profesorem psychologii w Ameryce i pisze książkę o Bruście, a taką analizę psychologiczną, i on korzysta z przekładu Moncriefa. Dużo raz powstało kilka nowszych przykładów i uważa, że po prostu, że on jest siłą rzeczy, to co byli żyli w tym samym czasie, dużo może jak dużo... Tak, i oczywiście od samego tytułu. Tytuł jest za pożyczeniem z Szekspira. Tak, tak. I on jest wspaniały. Ale... Jest w ogóle niewiernym przekładem, ale takim, ale... z którego Anglicy nie chcą się oderwać. Piękny jest ten przekład. No, a ten nowy to jest taki nijaki. No, niby filozof. A jeszcze taką, skąd z okazji, to jest pana wieczór, ale tak troszkę. Ja ze studentami analizowałem nieraz różne przekłady Larkina. I strasznie mi zawsze jedna rzecz wzbudza wielką wesołość u studentów, bo na przykład mam na tapetę wiersz wysokie High Windows Larkina. No i on ma kilka przykładów. I to co największą radość wzbudza u studentów, jest ten pasus fucking, prawda? He's fucking, I know he's fucking her. I Barańczak przełożył to, jakby oddał słowem swoje epoki. Nie wiem, czy pan pamięta. I to słowo wzbudza ogromną wesołość w tej chwili, bo jest bardzo archaiczne. A pan, później jeszcze pan przykład, i pan, słuchajcie, ja się zgadzam z tym i z studentami, mówią, że pan pojechał po bandzie, pan przyszedł na moment, bo pan to przełożył jako zbyt wulgarnie, zbyt mocno, a powinno być po prostu to bardziej takie neutralne, zwietrzałe, pieprzyć, tak jak fakty. No nie wiem, ten wiersz jest z 67 roku i wtedy to jeszcze było dość... No może, a Denę oczywiście dał posuwać. No. Tutaj mam nadzieję, że nie gorszy, nie było na tym. No tak to się zmienia przecież. Całkiem niedawno rozmawiałem z przyjaciółmi na temat polskich piosenek z lat 70. Jest taka piosenka, której w tej chwili żadna rada nie puści. Nie dlatego, żeby ona wtedy była nieprzyzwoita. Ona się stała nieprzyzwoita. A jest to piosenka, w której występuje neologizm, który był absolutnie niewinnym neologizmem, a w tej chwili jest neologizmem, jest określeniem, no, wulgarnym, albo też, no tak, Daniel, że przeleć mnie, prawda, tango romantyczne. Tak? Ja to dobrze nie zwracam. No. Prawda, w ogóle wtedy nie było tego podtekstu erotycznego, tak? Ten podtekst erotyczny dopiero narósł po latach. A śpiewało to 7 znakomitych, pięknych pani, prawda? Przeleć mnie i nic dziwnego, że powiem. Te słowa idiotyczne, tango romantyczne. Mają dzień. No, więc to się zmienia. Tak.
Daniel, jak to widzisz? Słucham? A ty jak to widzisz, tę naszą rolę? Bo to Daniel Wyszogrodzki. Ja to tak inaczej, to znaczy ja uwielbiam się słuchać, uwielbiam się czytać i czytałem tę książkę zafascynowany. Nie będę do niej wracać. Natomiast ja mam radykalnie inny stosunek do autora. I to jest to, o co siebie zawsze chciałem zapytać, o czytaniu tej książki. Jaka jest relacja między tłumaczem a autorem? Bo to jest książka, która ma 300 stron, książka o tłumaczeniu, właśnie nie pada słowo autor. Znaczy, ja mam takie przekonanie, dosyć mi się wydaje racjonalne i logiczne, że tłumacz jest tworem autora. Autor stwarza tłumacza. Gdyby nie było tłumacza, gdyby nie było autora, to by nie było nas tłumaczy, tak? Oczywiście każdy może inne rzeczy robić, ale mówimy konkretnie o na przykładzie. I moim zdaniem jest ogromne, powiedziałbym nawet, że o charakterze etycznym zobowiązanie tłumacza wobec autora. I ty mówisz dużo o zobowiązaniu tłumacza wobec języka, na którym przekłada kulturę, na to tłumacz nie ma najmniejszego wpływu. To jest tak, jak wtedy tłumacz rzeczywiście ma na równe szanse z autorem, czyli coś piszemy, nie wiemy, co z tym się stanie. Natomiast świadomość tego, że operujemy czymś, bo ty mówisz dużo o języku, to jest wszystko prawda, że się zmienia język, zmienia się konteksty, tak. Natomiast nie zmienia się fakt, że pomysł dzieła, że fabuła dzieła, że bohaterzy są tworem autora i my idziemy jego śladem i uważam, że mamy ogromny, moralny, etyczny zobowiązanie wobec autora, żeby go nie zafałszować przede wszystkim. Czyli takie coś jak w medycynie, po pierwsze nie szkodzić, tak? I dla mnie to był w ogóle punkt wyjścia wszelkiego przekładu. Również jest takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego i pewnie niektórych przykładów, moim zdaniem, ja miałem takie propozycje tłumaczyć rzeczy, które uważam, że są dobre, nie warto ich różne. I nie ruszałem. Ale no, gdzieś rzeczywiście złoty środek, ale chciałbym cię zapytać właśnie, żebyś nam tutaj wszystkim powiedział coś o relacji tłumacza do autora. Nie, autor nie jest fantomem. Autor jest twórcą dzieła i autor pośrednio jest twórcą tłumacza. Ja się nie zgadzam, że autor jest fantomem. To znaczy, ja tego nie powiedziałem. Intencje. Chciałem powiedzieć, że to jest fantom. Mhm. No tutaj chyba to jest kwestia rozłożenia akcentów. Tak? Rozkładasz się troszkę inaczej niż ja, zdecydowanie inaczej. Powiedziałeś, że tłumacz jest tworem autora. Mhm. Natomiast jeden z rozdziałów tutaj nosi tytuł o tym, jak tłumacz tworzy swojego autora. Mhm. Tak? I piszą tutaj o tym, skąd się wzięło dwóch polskich poetów irlandzkich, Hinejów. Skąd się wzięło? Bo mamy dwa przekłady, co najmniej. Dwóch Hinejów w polszczyźnie. Jest Hini, to jest irlandzki noblista, tak, poeta, już nie żyjący, którego tłumaczył Barańczak i Hini, którego tłumaczył Zomer. I to są zupełnie inni autorzy, zupełnie inni. Ale mimo tego, jeżeli Barańczak i Zomer, to są znakomici tłumacze. I to, co robią z tym Hinejem, robią bardzo profesjonalnie, tam nie ma zakłamania, tak? Ale każdy z nich przez siebie tego, bo to zawsze jest jakaś relacja jednak, tłumacz tekst, który tłumaczy, inaczej go modeluje, inne wiersze wybiera, inaczej buduje zdania, innym rytmem idzie ten język. Więc autor zagraniczny jest tak naprawdę tworem tłumacza. Jeszcze zgoda, opowiadałeś mi paradoksem. To znaczy, ja mówiłem o relacji tłumacza do autora. Znaczy, na filmie powiedziałeś, że to autora tworzy tłumacz. Ponieważ lubisz używać takich argumentów. Ale czy to jest paradoks tak naprawdę, Daniel? Bo wiesz, czy czytając właśnie, nie wiem, Alicję w Krainie Czarów Grzegorza Wasowskiego, nie masz do czynienia z tworem Grzegorza Wasowskiego? No właśnie, a pytanie, że chciałbym powiedzieć. Czy to nie jest nieuniknione? Jest nieuniknione, ale to mówimy o pewnym odstępstwie od stanu idealnego. A tu mówiłeś kilka razy, jak wygląda świat idealny. Więc dla mnie na przykład świat idealny w tej sztuce Nastatowskiej byłby taki, że przekład byłby to samo z dziełem autora, co jest oczywiście niemożliwe. I pytanie, na ile my się tego oddalamy, tak? Znaczy pytanie, czy ja chcę mieć Joyce'a Jarniewicza albo Dylana Łobodzińskiego, czy ja chcę mieć Joyce'a i Dylana, co jest oczywiście stanem idealnym. Jak to zrobić, żeby jak najmniej się oddać? Dobrze, to ja bym powiedział jeszcze inaczej, że przekład jest pojęciem bardzo szerokim. To jest całe spektrum, całe kontinuum różnych praktyk translatorskich. Jest przekład wierny, przekład, który stawia na to, żeby oddać to, co wydaje nam się, jest w tym tekście wyjściowym.
i są różne parafrazy, adaptacje, przekłady wolne, prawda? Które też mają swoje miejsce w literaturze. Ja może skłaniam się bardziej ku tym właśnie parafrazom. A nie jest przykładem adaptacji. Nie ma, właśnie na to chodzi, nie ma. Tak powiedziałem, że to jest kontinuum, to jest spektrum, tak? I nie chcę powiedzieć, że ten biegun jest czymś gorszym, a ten czymś lepszym, nie? Tylko chcę powiedzieć, uznajmy także właśnie ten drugi biegun. Bo to, że jakoś odpowiadamy wobec autora, że przekład jest związany z oryginałem, no to to jest common knowledge, no, prawda? A ja bym chciał troszeczkę pokazać, że to nie jest takie proste, tak? że właśnie te przekłady przechodzą. Dobrze, a jakie jest nasze prawo do swobody? Jeżeli Barańczak wrócę do... Nieograniczone bym powiedział, dopóty, nie. Dopóki przyznajemy to w jakimś, nie wiem, w jakimś komentarzu, posłowiu, od tłumacza, słowie od tłumacza, tak? Że zrobiliśmy adaptację. Teraz z Justyną Baraniewską tłumaczymy Lao Tse, tak? Czyli Tao Te Ching w przekładzie Urszuli Le Guin. Tak? Czyli tłumaczymy przekład. I ona oczywiście też nie przekładała z chińskiego, tylko napisała swoje wersje na podstawie amerykańskich przekładów. Angielskojęzycznych przekładów z języka chińskiego, tak? Więc ten oryginał gdzieś się nam oddala, tak? No tutaj wchodzimy na grunt zagubiony w przekładzie, tak? Zagubiony w przekładzie. Co jest, ja chcę powiedzieć, co jest równouprawnione, nie wyłącznie, tak? A mówię też jako autor też, bo też trochę piszę i to, co piszę, jest przekładane na obce języki. I proszę mi wierzyć, to, co ja napisałem, już do mnie nie należy. To, co robią z tym tłumacze, chyba że chcą się... Oj, bo nie są komunistkiego. Tak, ale tak. Ale są tacy tłumacze, są tacy autorzy, którzy nie znając rumuńskiego, wezmą ten przekład, wyślą zaufanemu rumunologowi, prawda? Zobaczy czasem, on tutaj nie odbił zadania. Ale tak, pracuje Javier Marias, który jest świetnym anglistą i pilnuje swoje tłumaczenia angielskie. Ale tak robił Philip Roth. Philip Roth po prostu żądał swoich przekładów, on nie znał polskiego, ale żądał przekładów i wysyłał to zaufanym czytelnikom znającym język polski, którzy dawali imprimatur albo nie, tak? Więc ja nie mam takiego poczucia posesywności, właśnie, że to do mnie leży i że ja tutaj mam ostatnie zdanie. Mnie się wydaje, że to tym ciekawsze jest, że różni ludzie się z tym tekstem moim konfrontują i jakoś go sobie po swojemu piszą na nowo, tak? Tłumaczenie to, co pan mówi, ja się zgadzam. Zwłaszcza jeśli chodzi o poezję, bo nie tak trzeba oddzielić prozy od poezji, bo powiedzmy, i to już kiedyś z panem na to rozmawiałem pół roku temu chyba, z panem Pojazowskim, że jestem absolutnie, tu się absolutnie z panem zgadzam, że uważam, że jak jest wiersz, to powinien być zawsze tekst oryginalny. Jak się wydaje książkę, to też po jednej stronie powinien być tekst oryginalny, a po drugie przekład. I to mi się bardzo podobało w tej serii Barańczaka, na przykład tam Larkin Dickinson czy Robert Frost. Bo pan jest anglista. Nie, wcale nie, bo tak samo to tak samo dotyczy tekstów francuskich czy niemieckich, bo czy nawet jeżeli to jest język francuski, niemiecki jakoś znam, czy rosyjski, ale nawet jeżeli to jest tekst, powiedzmy, nie wiem, w języku, którego nie znam dobrze, ale jakoś czuję, to też jestem w stanie jakoś skorelować przekład z oryginałem. I siłą rzeczy w przekładzie wiersza jest dużo odstępstw. Na przykład powinnaś mi jakiś czas ukazać książkę Jony Krakowskiej od performansach w teatralnym Tomie Orku. I tam będzie taki przekład wiersza Ginsberga, taki dosyć mocny wiersz. I też chciałem, żeby ona zamieściła tekst angielski i przekład angielski, żeby to samo kolumnę. Bo siłą rzeczy robiłem pewne odejścia, bo wiadomo, że jak się tłumaczy wiersz, to muszą być większe odejście niż w prozie. No i także to pana właśnie jeszcze raz uczula na to, że jak się wydaje przekład wierszy, to powinien być po lewej stronie tekst oryginalny, a po prawej i w każdym języku.
a jakieś to jest od razu ograniczenie, jaka to jest wymusza samokontrolę, tak. Tłumaczu. No. Uczulony jestem, dziękuję. Ale ja właśnie też mówię za tym, jak najbardziej. Tak? Jest to pewien rodzaj narzucania dyscypliny. Ale to w takim razie to jest taki sygnał do czytelnika. Wiecie, przedstawiam wam tutaj tą polskie przekłady, ale one tak naprawdę dopiero zaistnieją, jak je zobaczycie w kontekście oryginału. Prawda? No bo te wiersze. Czyli te moje wiersze są takie, to takie protezy, nie? Bo to dopiero jak zobaczycie na tych stronach parzystych, to dopiero w całości one coś zaczną mówić. Nie? No bo wiersz nie stworzył Tomasz, tylko autor. No. My tak na rozstajach naszych na portalu robimy, że lewym okiem można czytać jeden wariant, a prawym okiem drugi, ale to jest chyba bardziej w pomyśle takim, żeby pokazać, że jednak w Europie Środkowej się w miarę rozumiemy. No, ale już Węgrzy mają problem, bo jak ktoś sobie czyta polski, ukraiński, rosyjski, słowacki, coś zrozumie, węgierski, no to wiadomo. Tłumacz i autor ewentualnie. My się podajemy, jak węgierski to oczywiście, to nie da rady. A jedno krótkie tylko ode mnie pytanie, pewnie niedługo będziemy musieli kończyć, żeby jeździć dobrze na pociąg, ale co zrobić jak tłumacz, jak autor, który lubi sprawdzać tłumaczenie i twierdzi, że uważa, myśli, że zna język, wmawia nam rzeczy, które dla naszego tłumaczenia są szkodliwe, nie sprawdzają się, są błędem albo nie są po naszej myśli. Co robić z autorem, który uważamy, że się źle trochę nam wtrygnie w nasze tekstu. Pokaż ci pokazać drzwi. Znaczy, są takie sytuacje, gdzie tego zrobić nie można. Prawda, że to obecność autora jest jednak tak dominująca i kontrolująca, nadzorcza z różnych powodów. Tam umowy, prawda, prawa autorskie. Dalej, że trzeba to jakoś negocjować, tak? Ale mnie się to nie zdarzyło. To tu jeszcze zaproszę do krótkiego głosu. Jaki był komentarz? Właśnie jak została poruszona rola czytelnika, to właśnie zaczęłam myśleć, gdzie w tym wszystkim ma być wówczas czytelnik, jeżeli właśnie mamy przekład i ten przekład jest adaptacją. Wcześniej powiedziane, a czytelnik chciałby mieć jak najwierniejszy oryginał, ale on nie jest świadomy tej rozbieżności. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Mickiewicz pokusił się o duże ingerencje w Bajrona. Mogę się mylić, bo pamiętam sobie. A słowacki w Calderonie, no, po prostu zrobił, ale znakomite rzeczy to są. Ale absolutnie nie mówię, że nie, ale zastanawiam się, jak my się chcemy znaleźć czytelniki, czy nie powinny być jakieś adnotacje, że na przykład dzieło zostało. Drodny czytelniku, ten tekst sprawia ci wielką frajdę, ale muszę cię rozczarować. Wygląda inaczej. Tak? No. Nie, te informacje oczywiście są. Czytelnik, który jest zainteresowany, no dowie się, że słowacki napisał adaptację, że Rynkiewicz też Calderona zrobił, no to też zupełnie po swojemu. To wiem, Sito tłumaczył Szekspira, to był jego Wyspiański, prawda, napisał, tak? To o tym wiemy. Mnie się wydaje, że to trzeba robić oczywiście z otwartą szubicą i tylko na korzyść to literaturze wyjdzie, tak? Że właśnie mamy bardzo różne sposoby rozmawiania z tekstami cudzymi. Przekład wierny, filologiczny z jednej strony, z drugiej strony bardzo różna adaptacja. No, Daniel, mówiłeś o tym, o postaciach, że te postacie są wymyślone przez autora. Hamleta wymyślił Szekspir? Tłumaczysz Hamleta Szekspira. Ale Hamleta wymyślił nie Szekspir, tylko wymyślił tam jeszcze Kate czy Marlow, prawda? Ale to wychodzi poza pracę transatlantycką zupełnie. Znaczy, tłumaczysz dzieło Szekspir Hamlet. No, trochę dobrze, żebyś wiedział, żeby tłumacz był w temacie. Trochę wydaje mi się, że też modelujemy tego Hamleta i że Hamlet jako postać w tłumaczeniu Barańczaka wygląda troszkę inaczej od Hamleta w tłumaczeniu Baszkowskiego. Nie, i na to zgoda, tak? Nie musimy się Marlowem przejmować tłumacza Szekspira, to już za drewno po prostu. To już robi literaturoznawstwo. I to jest coś, co ty łączysz w sobie. Jesteś i tłumaczem, i autorem, i poetą, i literaturoznawcą. No. Może stąd takie szerokie spojrzenie na
I tak, żeby może jeszcze podsumować tę rozmowę, wracając do jednego z pierwszych tematów, jakie tutaj padły, to taki identyczny radość się wyłonił, że ci tłumacze, którzy są zawodowymi tłumaczami, którzy tylko tłumaczą, mówiąc wprost, muszą brać co padnie i robią rzeczy fajne albo nie fajne. Natomiast ktoś taki, kto ma inną karierę tak zwaną, ktoś taki jak ty, który ma karierę akademicką i robi swoje rzeczy i tłumaczy, ma komfort wybierania sobie autorów. Więc ja myślę, że nigdy nie będziemy mieć sytuacji, w której nazwisko tłumacza będzie rekomendacją. Nazwiska pewnych tłumaczy będą rekomendacjami i tyle. No nazwisko Barańczaka było rekomendacją. Tak. Nazwisko Boja Żelińskiego nadal jest rekomendacją. Bronisława Żelińskiego, naprawdę ci najwięksi autorzy, to oni nie tłumaczyli przypadkowych utworów, prawda? Jak jest Bronisław Zieliński, Zofia Fondzyńska, to są po prostu gwarancje dobrej literatury. Tak. I chciałbym, żebyśmy wszyscy byli Zofiami Chondzińskimi. No tak. Ja mam jeszcze ostatnie takie krótkie pytanie. Czy ma pan jakieś dzieło, które marzy się pan, żeby je przełożyć? Na przykład i dlaczego? Są takie dzieła i marzyłem o tym Joyce'ie, przełożyłem Joyce'a, tak portret artysty. Marzyłem o Carverze, przełożyłem opowiadania Carvera, bardzo wielką przyjemność mu sprawiałem. I są, no nie wiem, o to w poezji bym przełożył Ziemię Jałową, a strasznie bym chciał przełożyć Ziemię Jałową. Chciałbym przełożyć po portrecie artysty Ulyssesa, no, ale Ulysses nowy będzie za parę miesięcy. Dlaczego? Dlaczego Ziemia Jałowa i Ulysses? A te akurat są bardzo bliskie, bo to jest ten sam okres i jakby podobny też sposób myślenia chyba o świecie. Ziemia Jałowa wydaje mi się ostatnim do czytania poematem Eliota, potem już się nie daje czytać tych czterech kwartetów, po prostu dla mnie są niezjadliwe zupełnie. A Ziemia Jałowa jest takim zdekoncentrowanym obrazem, takim rozpadającym się obrazem, który tak naprawdę wyrastał, o czym nie wszyscy wiemy, bo tam były różne redakcje tego poematu, właśnie z literatury popularnej, z kultury jarmarcznej, z kabaretu, prawda? Pierwsze fragmenty Ziemi Jałowej wcale nie miały nawiązywać do legendy o świętym Graalu, a do tradycji kabaretowej lat 20. Więc jest to nieoczywisty poemat, który bardzo często się tak nam przedstawia jako właśnie takie modernistyczne spojrzenie na dziedzictwo kulturowe, które gdzieś tam zanika i rozpada się, a to w tym jest dużo więcej emocji, nieoczywistości. No, dla mnie ciągle żywy utwór. No, Ulysses podobny. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że spotkanie przerodziło się w taką dosyć demokratyczną rozmowę po prostu w dużej dosyć sali. I jeżeli jeszcze masz czas, jeżeli jeszcze zostaniesz, to mam propozycję taką ewentualnie kontynuować w taki sposób, żebyś mógł swobodnie wyjść na pociąg, ale wsiądźmy sobie w gronie znajomych z napitkiem z baru. A ja podziękuję bardzo serdecznie, był z nami Jerzy Jadniewicz. Grupa rozstaje, zapraszam. Dzięki Maćku, dziękuję Państwu za towarzyszenie nam w tej rozmowie. Ja tylko powiem, że zapraszam do znalezienia na Facebooku rozstaje, albo będą kolejne takie spotkania w najbliższym czasie, będzie można jeszcze czegoś ciekawego posłuchać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.